za egzaminem, tak jest. Zobaczysz sobie przy okazji jakiś tam kawałek trasy, jak jeżdżę w trakcie. A może było ciało odnawiają piątek po naszym ciele. I przez to w sobotę egzaminują. Strzelam, że jadą do świateł i będą skręcać w prawo. Dałbym sobie uciąć głowę, że w ten sposób dojedę. Pojedziemy na tym skrzyżowaniu, pojedźmy prosto, całkowicie prosto, czyli pojedziemy na wiadukt. Natomiast zobaczymy bez względu na to, w jaki sposób pojedzie egzamin, to my jedziemy całkowicie, jedziemy prosto. Egzamin to też prosto. Aha, nie może skręcić w lewo. Oni mogą jeszcze skręcić w lewo. Tutaj też trzeba ustąpić pierwszeństwa wszystkim. Tak, z przeciwka i z prawej. Mhm. Mamy tutaj łamane pierwszeństwo. Upewniamy się co do, czy tam jakiś motocykl. I teraz mogłabym. No teraz nie możemy. On zawraca to mogliśmy. No i za nim będziemy chyba mogli. Tak, i ruszam. Jedziemy prosto, czyli musisz zmienić sobie pas. Tak jest. Jedziemy na wiadukt, tak jak egzamin nam pojechał. No, ja też nawet nie widziałem. Oj, wypruł, widzisz, do przodu trochę. My na skrzyżowaniu będziemy jechać w lewo. Na skrzyżowaniu, na którym tracimy pierwszeństwo. I to będzie skrzyżowanie ze stopem. Zjeździe z lewo. Czyli już można powiedzieć, nie śledzimy sobie tego egzaminu. Ale przy okazji też zobaczymy, w którą stronę oni pojechali. Podejrzewam, że pojechali w prawo, bo byłoby ich widać. A my pojedziemy w lewo. Tam na boku.
ciekawe, czy już koniec. Czy po prostu zawracają w tym miejscu. Tak, dobrze. Zawracali tylko, czy... No właśnie nie wiem, czy zawracają, czy coś poszło gdzieś nie tak. Jeżeli coś nie tak, to obstawiam, że osoba za kierownicą mogła na przykład tu się na stopie nie zatrzymać. Wobec czego kazał im zjechać tam na bok i sobie stoją i omawiają. Aczkolwiek nie oceniam, bo nie wiem. Ciężko wyczuć, może tylko zawracają.